Otyłość jako choroba XXI wieku ma bardzo skomplikowaną etiologię. Z jednej strony na pewno czynniki genetyczne odgrywają pewną rolę, z drugiej strony czynniki środowiskowe, które zaczynają dominować w naszym życiu, odgrywają również rolę. Z tych czynników środowiskowych przede wszystkim nawyki żywieniowe, które wynosimy z domu. Łatwość w dostępie do wysoko przetworzonego pożywienia oraz niechęć, awersja do wykonywania ćwiczeń fizycznych, do aktywności ruchowej, to w dużej mierze sprzyja rozwojowi otyłości. Otyłość jest chorobą wpisaną na listę chorób ICD-10 przez Światową Organizację Zdrowia już pod koniec ubiegłego wieku. Jako niezależna choroba rozwija się ona bardzo skrycie podstępnie, nie boli, a powikłania tej choroby są często śmiertelne. Co więcej, sama otyłość w sposób znaczący skraca życie pacjenta. Otyłość jest chorobą, która rozwija się bardzo skrycie i podstępnie. Początkowo w pierwszych fazach pacjenci nie dostrzegają tego problemu. W późniejszym etapie zaczynają walczyć samodzielnie. Często ta walka jest skazana na niepowodzenie. Jeżeli pacjent wielokrotnie podejmował próby odchudzania nieskuteczne, jego BMI wynosi powyżej 40 lub ma BMI powyżej 35, i dwie dodatkowe choroby wynikające z otyłości, jest to moment, kiedy pacjent powinien się zastanowić nad leczeniem operacyjnym, czy udać się do chirurga, czy skonsultować się z kimś, kto ma doświadczenie w leczeniu chirurgicznym otyłości. To jest moment na tą decyzję.